Cześć wszystkim, z tej strony ja MC i otóż wam kolejny odcinek z GCU Sam Drugie Starcie, oczywiście wersja klasyczna. Panie i panowie, Merry Christmas, oczywiście wszystkich szczęśliwego nowego roku, udanego Sylwestra i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli widzieliście update, to składałem życzenia, to wam też złożę życzenia. Oczywiście mamy aktualnie dzień świąt, nie wiem czy pierwszy, czy drugi, raczej pierwszy, jak widzicie ten film, dlatego wam składam życzenia w czapce i gram ogólnie w czapce. Jeżeli będziecie słuchać mojej słuchawki, to przepraszam, ale zacznijmy już, nie ociągajmy się. Panie i panowie, Dolina Jaguara przed nami, drugi poziom w tej grze. Jest to poziom pewno interesujący i na pewno to przejdę na takich lagach. No ale spróbujemy. Jezus Maria. Dobra, dobranoc panu. No będzie mega ciężko. Ja pytałem w komentarzach, czy chcieliście, żebym... Jak to się odpalało to? Teraz tak, okej. Okay. Czy chcielibyście po prostu, żebym ja grafikę dał w dół? Ale nie chcieliście. Także gramy tak, gramy teraz. Także patrzę w dół, tu nie mam lagów. Panie, mamy taki rasp w głosie. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, tam patrzę. Nie, tu jest trochę lepiej chyba, nie? Nie, chyba jednak nie żartowałem. Co jest tam? Czy tam jest Sirius Bomba? O mój Boże, tam jest Sirius Bomba! Zapomniałem, że gram na trudnym, także... No właśnie, może być na pewno interesująco. Z tego nie dojadę tutaj, no nie? Co mnie tak zaatakowało? A hype jeszcze! A nie wiedziałem! Nie wiedziałem, jak mnie załadowało, to nie zapisałem gry nawet. Okej, okay, tego nie wiedziałem. W takim razie jeszcze raz, snajperka naszym przyjacielem aktualnie, bo ja tego bez snajperki nie widzę. Jeden widok jest, tutaj. Dobra, udało się. Bez snajperki ja tego nie widzę, także wyposażę się w snajperkę od razu. A może ja po prostu jestem za wolny. Bardzo możliwe, jeżeli oczywiście nie będzie mi szło na tym poziomie trudności, to sobie damy go w dół. Ponieważ nawet mi to zostało w komentarzach zaproponowane, ale ja lubię wyzwania, także spróbujemy się jak najbardziej. Na trzy strzały ze snajperki gościu schodzi, to jest niepojęte. Dobra, gdzie te hype są? Bo ta hype'a, nie wiem, dwie mnie zabiły, dobra. To by się, ała, ała, to by się zgadzało. Wypad. Gdoje. Shit, muszę uciekać. Ała. Ała, Jezus Maria. Jeszcze gram na lagach, to nie jest takie proste, jakby się ludziom wydawało. Nie mam pojęcia, co mnie czekało. Oczywiście pamiętam, co mnie czekało na normalu. Ale nie mam pojęcia, co mnie czeka na poziomie trudnym. Także to jest problem. Skoczymy sobie tu na półkę na lewo. Trochę nie powinno być przeciwników chyba, jak pamiętam. Przeciwników nie ma, ale nie ma też zdrowia. Ja sobie kliknę szybko F5. Tak, znaczy F6 klikałem teraz. No nic, nieważne. Skoczymy sobie tu, skoczymy sobie tu. O, nie, 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 nie. Za chwilę. Chwila, ja nie skaczę tam, tylko skoczę stąd, prawda? Tutaj. Tak, to by się zgadzało. Dobra, hops. Dobra, czekamy teraz na platformę. No spokojnie, powoli, oczywiście. Damy sobie ze wszystkim radę. Mam nadzieję, że z całą grą sobie damy radę na trudnym, bo aktualnie się wywaliliśmy już szybko i mam 16% życia, także... Idzie dobrze, jak na moje, idzie bardzo dobrze. To nie będzie Kleja przypadkiem? Nie, ale będą masywne lagi. W tym grze się nie da grać. Jest Klej. Bym nie trafił, by mnie zabił, nie? Także, o, zabił mnie bombardier, dobra. Ta gra jest niemożliwa. Aktualnie dla mnie, to jest niesamowite. Nie chcę iść grafiką w dół, bo nie chcę, żeby mi... Po prostu znowu skoczyłem, tu nie potrzebuję, nieważne. Bo nie chcę... Żeby mi się nagranie przerywało, wiecie? Taki oto problem, oh shit! Dobrze mi idzie, naprawdę dobrze mi idzie. Mówię, ja tą grę ogólnie grałem mniej niż już sama pierwsze starcie. Pierwsze starcie grałem praktycznie cały czas, a drugie starcie, no tak okazyjnie. Nie za bardzo wracałem do tego, po prostu nie ćwiczyłem jej i tak dalej. Zatem może być naprawdę interesująco z tym, ile razy się wywalał. A teraz mam plan. Tym planem jest wrzutnia rakiet. Mi się wydaje, że to jest dobry plan. Jak najbardziej, podziałał. W każdym bądź razie. Z tymi lagami to ja nie widzę tego, naprawdę. Ops. Jakim cudem ja dostałem, a on nie zginął. On też nie zginął, jak? How the fuck? Gdzie jest zdrowie w ogóle na tym poziomie jakiekolwiek? Pewnie jest mniej zdrowia, bo jest poziom... O, tu na pewno tutaj zginę. Nie wiem, F6. To jest jak Gimpel kiedyś, jak nagrywał właśnie to, tego Sirius sama. Jego nie zestrzelę chyba tutaj w ten sposób, co? Albo zestrzelę? Chyba padł. Chyba tak. Dobrze. 7% HP. Tu to w ogóle już nie da się grać.
Okej, poczekajcie, ja dam grafikę w dół w takim razie, bo naprawdę się nie da grać. Włącza mi się nagranie? Włącza mi się cała gra! Super, świetnie, okej. Włączmy ją jeszcze raz w takim razie. Okej, panie i panowie. Grafika poszła w dół. Jest 1080p na 720p, ale panie i panowie, mam 100 życia, czyli udało mi się zrobić wszystko perfekcyjnie. Także kontynuujemy teraz i zobaczmy, czy będzie lepiej. Jest lepiej tak, że jest grywanie. 40 FPS-ów. Nie mam pojęcia, czemu to się dzieje. Nie mam zielonego pojęcia. Słyszałem, że jestem jedną z niewielu osób, które się to faktycznie dzieje, także to jest interesujące. No ale cóż, poradzimy sobie w jedynce, poradzimy sobie i teraz. Zostałem bombą od niego. Super po prostu. Nie wiem, czemu on nie może po prostu zdechnąć. Dobra, dobrze, że sobie tutaj skoczyłeś. No, to było tak kurwa głupie. Dobra, nieważne. Damy sobie radę jakoś. Tym typem tutaj w ten sposób. Tyle go było, dobra. No i tu sobie dajemy F6. No i zobaczmy, czy możemy tutaj w ogóle. Nie, to jest tak dalej, tak samo. Niesamowite. Ktoś mnie jeszcze atakuje? Ktoś mnie jeszcze atakuje, ale co? Ja widziałem coś zielonego, ja widziałem coś zielonego, oczywiście, że tak. Nie, gdzie ten koleś jest nawet, a gdzieś tam na prawo. Te mnie nie dosięgają, a on gdzieś. A tam jest daleko. Au! Wiem, że mnie dosięgają, już mi dosięgły. Dobra, F6 po raz kolejny. Mam nadzieję, że się nagrywa wszystko. I jeżeli tak dalej z tą grą będzie, to ja nie wiem co dalej. Nie mam pojęcia. Bo mówię, jeżeli tak jeżeli tak dalej będzie, no to nagrywanie będzie niemożliwe tak naprawdę. Także. Miejmy nadzieję, że uda się to jakoś rozwiązać jakoś normalnie, nie? By to musiał save robić po prostu co 5 sekund, także. No cóż, tam widzę zdrowie. To przynajmniej plus jakiś. Mówię się już na kascence? Nie, ale okej, to się teraz zaczęło ruszać. Zaczęło mnie coś atakować po raz kolejny. Nie mam pojęcia tylko co. A, znowu ten gnój, dobra, okej. Już dwa lecą, super, po prostu świetnie, no, super. I zaraz tu sobie umrę, bo tak. Dobra, padł. Shit, ile on tego puścił? Jest dwóch. Musi być dwóch. Prawda? Jest dwóch, jeszcze jeden na górze jest, okej. Shit. Tutaj jest koleś. Dobra, padł. A, rozwaltował! Pancerz, o jak dobrze, okej. O, shit, jeszcze jeden? Nie, zdążył jeszcze jeden wypuścić, dobra, okej. F6, po raz kolejny. Panie i panowie, to będzie patologia gaming, cała ta seria mi się wydaje. Także trzymajcie się, że będzie ciężko, bo to jest poziom trudny. Dziękujcie Kamilowi z komentarzy. A Sojusz, bo mogę mieć tylko dwie czy trzy? Jak mogę jej użyć? Sobie pytanie. Nawet nie, chyba dziewiątkę klikając. Ja nie chcę tylko testować, bo jeszcze ją zmarnuję. Dajcie mi znać w komentarzach, byłoby miłe, jak tą właśnie Sojusz bombę użyć, bo bym. Bardzo bym był wesoły, gdybym taką informację dostał. O nie. Kolejny golem. Zestrzelimy go po mistrzowsku. There we go. Pięknie. Oho. To są. Czy to jest hajpia? To jest hajpia. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dobra, nieźle. Zdrowie dla mnie. Dziękuję, dziękuję. Potrzebuję się uleczyć, to na pewno. F6 sobie klikniemy. I teraz tutaj. Dobra, tam na górze są sekrety, z tego co pamiętam. Z tyłu tam chyba jest amunicja do snajperki. Trzeba będzie to na pewno wykorzystać. Teraz są hajpie kolejne. Ale ich się nie boję. Jeżeli nie ma nic innego, to ja się nie boję ich zbytnio, także. Wystarczy je tylko dobrze zestrzelić i będzie ok. Miałeś lecieć do przodu, ja hajpio. Dobra, tu leżysz. I ty leżysz, dobra, super. I nic innego nie ma tutaj do ataku, co leci w naszym kierunku, także ok. Bardzo dobrze. Pociski snajperskie. Jak zaczęło lagować, aby coś miało się zespić. Bardzo interesujące. No ja się nie zespiło, klikamy F6 i klikamy drugi guzik tutaj, panie i panowie. Pyk. No i co teraz? Coś się zespiło pewnie. Byłoby dziwne, żeby się nie zespiło. A jednak się nie zespiło. Podejrzane. Ja wiem, że ogólnie tam jest mega ciężko skoczyć. Przynajmniej mi było zawsze było ciężko skoczyć. Tutaj, oh shit, tam mnie to wybiło. A nie, prawda, nie było aż tak ciężko tutaj skoczyć. O, granatnik, okej. Tu jest platforma w ogóle, nie wiem czy widzicie. I ja bym na nią chciał skoczyć. I od niej się mogę odbić i właśnie wejść na górę po amunicję do snajperki, która jest dla nas niesamowicie aktualnie cenna. Niesamowicie. I po zdrowiu oczywiście. Cześć, hajpie. Chyba z dawno nie było, nie? Bo nie wiem, że frame to jest bardzo dobry na hajpie. Zapomniałem o tym, ale już pamiętam. Okej, jak stąd zejść tak, żeby się.
Nie zabić, jasna cholera, dobra. F6 w takim razie. To jest diabeł! Że on tu czeka! No. To jest... absolutnie nie fair. Dobra. Tak chcesz się bawić? Dobrze. Dobrze, pobawimy się w takim razie. Pobawimy się. Dobra nas panu? Tyle go było? I sobie padł bardzo. Oh shit, sam bym padł właśnie. Okej, okay, to było bardzo niebiłe i bardzo niefajne, także... nie powtarzajmy tego. Tak będzie najlepiej. Nie powtarzajmy tego, co się wydarzyło właśnie. Będą łapcie lecieć. Panowie. Łapcie panowie, o Boże. Okej. Okay. Amunicji od cholery, to jest dobre. O Boże, no leci ich trochę. Szybko! A będzie za chwilę znacznie więcej lecieć, także będzie ciekawie. Jak tam pójdziemy, no to będzie Armageddon. Nie mam pojęcia, jak to przeżyje, ale spróbujemy. Nie chcę schodzić w dół z poziomem trudności, no bo to nie będzie fajne, prawda? Pamiętam, że tutaj jest do zebrania nieśmiertelność na samym początku, więc to sobie tą kascenkę sobie powinienem, bo chyba zaczynałem się o niej respić w momencie, w którym my tą kascenkę oglądamy, także to jest bardzo fajne. Tu była nieśmiertelność u góry. Na tym. Albo się rozwalało coś. Tu, dobra. Pamiętam. Okej, okay, no będzie ciężko ogólnie. To się zbierze, jak będzie naprawdę gorąco. To nie zniknie na szczęście. O, w mordę, oni już lecą? No, ale to fajnie, żeś skręcił. No fajnie, oni bardzo, bardzo fajnie skręcają, to na pewno. Mówię, że to wezmę, jak będzie gorąco, już jest gorąco. Poważnie? Jezus, gdzie jest mój minigun? Kiedy jest potrzebne, to muszę to wziąć. O Boże, muszę to już wziąć, no. Naprawdę? Poważnie? No, tego jest za dużo. Oj, tego jest za dużo. Tego jest zdecydowanie za dużo. Albo ja nie potrafię już tą grę grać. Jedno z dwóch. O fuck, zaraz mi się to skończy, to jest gnój. Czerwony. To zadaje milion obrażeń. No tak biegasz, jak idiota, Boże. Dobra, właśnie mi się skończyła moja nieśmiertelność i właśnie mi się skończyło moje zdrowie i życie, mi się wydaje. Dobra, granatnik to jest jednak dobra broń. Zawsze był i zawsze będzie. Okej, okay, oni są dalej gnojami, widzę. Congratulations, Mati. Okej, okay, oni lecą od razu, więc muszę się faktycznie skupić teraz i... skupić, krótko mówiąc. Potrzebuję to rozwalić od razu. Jest trawa, kuźwa, tak wysoka, ja nie widzę nic. Tak, narzekam nawet na trawę już aktualnie. Tak, lecą niebieskie biomechaniki, wszyscy lecą, okej, okay, ja użyję tej snajperki na tyle, ile mogę, żeby ich tutaj wykosić, to będzie, mi się wydaje, najmądrzejsza decyzja. Tych niebieskich gnoi tak samo. Pierwszy raz niebieskie biomechy spotykamy, serio? Okej, okay, lecą rakiety, także trzeba uważać. I on mega często tymi rakietami strzela, bo mi się kuźwa wydaje. Czy przeciwników się tutaj przyspiesza faktycznie? Tak, on strzela znacznie częściej, ja to teraz widzę. W ogóle bezdyskusyjnie on strzela częściej. Czy największym zagrożeniem aktualnie? 6 rakiet, a nie 5? God damn it. Zawsze miałem w głowie 5, teraz muszę mieć 6. No i tak mega dziwnie biegają, nie potrafię jej przewidzieć, to jest problem. Coś ma nieświetlność z tyłu, także ja się nie martwię aż tak bardzo. Znowu strzeliłem 5, jak wiedziałem, że muszę strzelić 6. A padł jednak, to coś ja mam chyba źle z obliczeniami. Albo strzeliłem 6 i nie strzeliłem, no nieważne. O fuck, dobra, no to jeden się przedał przez mój defense. No już skocz sobie, kurwo. Bardzo agresywny. A nie mogę, bo mam zbieram serduszko, fakt. No dobra, nieważne. Kończą mi się rakiety, więc kończy mi się... jakkolwiek breathing room, czy przypadkiem... A myślałem, że już koniec. Człowiek wiedział, a jednak się łudził, no, niestety. No masz, gdoju, zdychaj, jak najszybciej, proszę cię. No Jezu, nie mogę jej trafić! Oni są tak głupi, oni są tak głupi, oni są tak głupi! Jest to mądrzy, bo biegają właśnie w ten sposób, ale... Dobra, F6 tutaj. Bardzo, bardzo złe F6, ale... Dobra, F6 tutaj. Będę miał ich z tyłu. Och, cholera, nie wiem już, jak to zapisywać. Spadaj. Tutaj. Uff. Żyłem czy ktoś jeszcze? Dobra, tam mechanoidy jeszcze chodzą.
To nie jest problem. 17 tego, to nie będę tego marnował. Pójdę ich po prostu rozwalić. Gentika mam sporo amunicji. Czy jeden starczy na was dwóch? Nie trafił w nikogo, świetnie. Dobra. I'm free. I'm not, bo harpie lecą. Co tam się dzieje? Aha, strzeliłem w kamikadze, no ale no dobra, niech będzie. No ale niech będzie, no. Możesz? Sam dziękuję. Było podejrzane, jeszcze więcej harpi leci, jeszcze tam biomechanoidy idą. Tymi biomechami aż tak bardzo się nie przejmuję, bo zanim oni tu przyjdą, trochę minie. Nie mogę zestrzelić. Czy tam u góry coś jest, czy mi się wydaje? Nie, tylko czerwonego demona jeszcze będzie trzeba rozwalić, nie? Bo on tu będzie. Ale są kuźwa szybkie! Naprawdę! Oła! You son of a bitch! Ty musisz umrzeć! I hate you! Die! Thank you very much, okej. Okay. Nimi się nie przejmuję aż tak. Byk mnie załatwił wcześniej, a byka też muszę uważać, bo to będzie tragedia. Gaza do mnie leci, mam 10 tylko do amunicji do snajperki, muszę też się z tym pilnować. One strzelają tak często! Pomocy! Ja nie jestem przyzwyczajony! Ale dobrze, chrzest bojowy na trudnym poziomie trudności. Jest moje zdanie, coś jeszcze? Tak, coś jeszcze. Gdzie i co? Lepia jakaś? Nie, tyle, okej. Okay. Dobrze, w porządku. Nie było tak najgorzej. I ogólnie musimy się dostać tam, to chyba jest koniec poziomu, albo coś tam się jeszcze w środku dzieje. Musimy iść na lewo i na prawo. I musimy ogólnie powyjaśniać wszystkich po lewo i na prawo, zebrać statuetki Jaguara, dać na środku i tam się odpali przejście do przodu. Wycinku będzie od cholery, także musimy na nich uważać. Ja nie wiem, czy tu jak podejdę już teraz, to się odpali, czy muszę wejść dosłownie pod schody, bo nam pesymisty zlecą po prostu z góry. Trzeba będzie się z nimi rozprawić. Ja chcę iść tutaj, bo to jest kula i ogólnie sekret, także... O, bo już się odpalili, dobra, czyli już mnie wykryło, że tutaj podchodzę. Fuck. Bardzo niedobrze. Nie chciałem tu jeszcze podchodzić, no ale... Ale dobra. Skoro już podszedłem. A tu go rozwaliło już od razu. Okej. Ciebie, bo ty naprawdę nawalasz tymi kulami jak posrany i każda kula zabija mi 25 zdrowia. Więc podziękuję. Jezu, to było bliskie. To było bardzo bliskie, to było za bliskie. Ciekawe, czemu otwarta przestrzeń laguje mniej niż otwarta przestrzeń. Bardzo bym chciał odpowiedź. Ale okej, na górę jeszcze nie idę. Ja tam widzę amunicję do minigana. Bym bardzo chciał minigana. Nie pamiętam, w którym momencie w tej grze się tego minigana zdobywa. Ani nie pamiętam sekretu, jeśli chodzi o minigana. Jeżeli sekrety dany jest. Bo nie pamiętam po prostu. Ja pamiętam tej gry bardzo mało, tak jak mówiłem. Także będzie, aby to wesoło, będzie to ciekawie. Okej, tu jest chyba pancerz, ale jego nie zbiorę aktualnie. Ale sobie ten sekret odpalę, ewentualnie tu przyjdę później. Mi daje 50 z tego, co jest niebieski, tak. No i ta kula oczywiście, którą trzeba będzie uniknąć. Dobra. Shit! I byk leci poważnie? What the fuck? Jak chłop poleciał, ale go zgniecie. A go zatrzymał kulę nawet, co za koleś. Ciekawie. Leci wielka kula. Jestem ciekaw, bo to jest Egipt, tak? Czy to jest Azja? Nonetheless, jeśli chodzi ogólnie o starożytne zabezpieczenia, jakby to działało? Jakaś płytka naciskowa, czy na pewno nie czujnik ruchu w tamtych czasach. Bardziej płytki naciskowe, coś typu Indiana Jones. Ale ciekawe. Wiecie, Indiana Jones jak tą statuetkę brał, to musiał szybko podmienić pod coś, co miało mniej więcej taką samą wagę, żeby czujnik tego nie wykrył, czy po prostu ta płytka, na której to stało. Że nie wiem, żeby nie wykryło, że ktoś to zabrał. Także tak to działało. Ja mam amunicji. Kurwa. Dobra, tam sobie jadę jakoś. Więc jestem ciekaw, czy to działa na podobnej zasadzie, no nie? Bardzo interesujące to jest dla mnie. Ja nienawidzę was, wiecie o tym? I pieprzone harpie. To zadają tyle obrażeń. Jakim prawem jakieś bały zadają tyle obrażeń? Się nie zgadzam. Okej. Okay. Cisza i spokój ma być. Tu jest snajperka, ja niczemu w tej grze nie ufam, ja to robię sejwy co chwila. Idzie mi dobrze, w miarę, nie zapyszając. Przydałby się bardzo czerwony plecak, nie ukrywam. Albo chociaż zielony, żeby cokolwiek odnowić. No, ale... Musimy sobie jakoś poradzić, to na pewno.
Coś tu jeszcze z drugiej strony było, to jest apteczka, to pamiętam. I apteczka też po drugiej stronie taka jest duża. Zatem chodźmy na górę, zobaczmy, co się w środku dzieje. Bo po obu stronach będzie coś na pewno. Czuję tu prawdziwą siłę ognia. Mówisz? Co na dole jest? Tu jest amunicja do snajperki po raz kolejny. Amunicja do snajperki niby jest jej mało, niby jest jej dużo. Dobra, oho, dobra. Ja biorę dwójkę w tym momencie, bo się trochę sram. Strzeliłem za późno! Znaczy za wcześnie! Fuck! Fuck! Okej. Okay. Zapisujemy. To będzie. Czy to jest. Czy będą klery? To jest po drugiej stronie. Jeżeli tu będą klery, to jest w dupie. Nie będę. Nie wiem, czy tu będą klery, ale będzie na pewno ciekawie. Okej. Okay. Cel przeżyć. Nie wiem, czy tu nie będą skoczki przypadkiem. Nie, jest. Kukurbito! I to całkiem sporo ich. Zdychać, pany. A flame działa, dobrze na nich działa. Bardzo mnie to cieszy. O, dzięki. Super. Panowie, nie ma Halloween, są święta, więc wypad z tymi dyjami. Ale mnie zjechali, Jezusie. Jak ja sobie poziom przejdę, nie mam zielonego pojęcia. Jakoś na pewno. Będę musiał dać radę. Idziemy dalej. O nie, dobra, ja to pamiętam. Jap, trochę ich leci. Jak go nie zabiło? A zabiło go tylko z tyłu, dobra, okej, fajnie. Tu go już zwaliło, okej. Dwóch w sumie. No i tu leci znacznie więcej niż leciało normalnie. Normalnie, bo na normalu, hej, rozumiecie, żarcik, kosmonaucik, dobra, fajnie. No już, niech się skończą, no dobrze, byście mi że to jest. Mogę sobie jeszcze multiplayer razy 88 wbić, albo więcej. Też byłoby fajnie. Jak mam tu przejść? Ała, ała. Au, au, au. Brama słyszę. Dobrze. No jest tutaj. I z dwójki typa i po nim. Tu będą kleje. Fuck me! I'm not gonna make it. Co to był za dźwięk? Przepraszam, przejście to? Fuck, nie wiem co i nie wiem gdzie. O! Na pewno! Kurwa, ile ich jest! What the fuck! What the fuck! To było przerażające! A tu mam sobie spały w ogóle! A to zostawię sobie naklej. Holy fucking shit! Co to było? I ten dźwięk taki dziwny! Co jest? Ale ich leci znowu, dobra, okej. Okay. Na spokojnie, powoli. Miotacz ognia da radę na pewno. To był testowany. Że będzie okej. A ty co? Skąd ty się tu wziąłeś? Fucking hell, fuck my life. Biohazard duży, biohazard mały, tak, uzbrojenie, poważna bomba. Zasięg 210 metrów, natychmiastowa śmierć wszystkich stworzeń znajdujących się w polu rażenia. Holy shit. Miniaturowy Big Bang, atomowa petarda, natychmiastowa śmierć z uśmiechem. Nieważne jak ją nazwać, to cudo z pewnością wstrząśnie światem. Naciśnij spust i patrz jak twoi wrogowie znikają w oślepiającej eksplozji, podczas gdy ty ze względu bezpiecznie uciekasz w kwantowym polu ochrony życia TM. Ze względu na ich rozmiar możesz nosić maksymalnie 3 sztuki. Okej, zabawki są bardzo rzadkie, dlatego też dobrze zastanów się przed ich użyciem. No, a się zastanowię. Nie mam pojęcia gdzie ich użyć. Jedynie na pewno użyję na ostatnim poziomie, to na pewno. Bo to będzie dramat nam się przedostać. Okej. Okay. Wrócimy się, będą klej, także musimy się na to mentalnie przygotować. Udało nam się to przeżyć. I czy tu będzie statuetka już? Tak, okej. Okay. I tu są ryby, z tego co pamiętam. Nie chciałbym do wody wpaść. Może jest dużo przydatnej amunicji. Tu kuźwa po bokach. O, był ten demon. Nie, przypominam wam kascenkę, tam był ten demon. Nie wiem, czy widzieliście. Złoty jaguar jest samiec. No jak to mężczyzna? Pierwszego poszedłem samca. Dobra, cykam się, ale idę. Nie ma ryb. Interesujące. Dziwne wręcz, że tu nie ma ryb. Nie powinny być przypadkiem? Albo mniejsze. Żebym to światło wpadł, to może wtedy by były. Tu są rzeczy pod tym. Mogę kontrolem strzelać, dowiedziałem się właśnie. Ciekawe bardzo to jest. No dobra, no to lecimy kabarecik, co? I Sirius Pie jest na samym początku, tak? Świetnie, czyli go nie zbiorę.
Well shit, man! Oh shit, nie! Dobra, ty przeżyłeś jakimś... fuck, cudem? Odciep się! Co za typ! Musiałem życie na niego zużyć! To mi tu... o Boże, dobra, nic nie widzę. Spiedalam stąd. I can't see shit, captain! Gdzie jest mój serious power? Chyba co się przyda. Nie, czy przy wyjściu stąd mi się też przyda? Dobra, nie, to trzeba jeszcze raz wczytać, bo to się kompletnie nie udało. To się kompletnie nie udało. Musimy inną taktykę obrać. I ja nie mam pojęcia, jaką tą taktykę trzeba obrać. Jednak są te ryby. Jeprzone gnoje z przejście. Nie aktywowało się po prostu wcześniej. Oh shit. Gdzie niby? A jest tutaj. No juwa. No powiedz, nic tak łatwo nie wyjdę. Banala. Okej, okay. F6 tutaj. I jaką taktykę tutaj obierzemy? No tego mam mało, tego mam mało. Chciałem jeszcze rozwalić, nie mogę się wyświetlić. Fuck, chciałem rozwalić w sumie. Dobra, no to tak, tu lecą trzy, prawie tutaj lecą trzy. To się nie uda, tak jakbym chciał, no ale mniejsza. Może się uda? Może się udało nawet? Rozwaliłem tych z prawej strony? Nie mam żadnego pojęcia już teraz. Bo ciemność idzie. Idzie ciemność. Oni mnie widzą, ja ich nie, to jest kompletnie nie fair. Zdychaj, 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 zdychaj. Rakietnica lepsza niż granatnik w tym wypadku, to na pewno. Z lewej, z prawej, na zmianę. Będzie ok. O shit, oni są tutaj blisko już. W gnoju! Czemu to zrobiłeś? Czemu to znaczy? Ja w sumie strzeliłem, ale you know what I mean. You son of a bitch. You killed me. Almost. Ok, I'm out, I'm out, I'm out. Przeżyłem pierwszą falę, nie wiem czy będzie więcej, ale I'm out. Peace. I am good. I am good. Ja tu więcej zdrowia chyba nie. Serious damage! Right. Right. Żeby mnie tutaj zaczęło strzelać po raz kolejny, byłoby bardzo fajnie. Mega fajnie. Okej, okay, dobrze. I tu, no oczywiście, że wy. Ale na szczęście mam serious damage. Dawaj, szybciej, 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 szybko, szybko. Nie ma nikogo więcej? Mhm, człowiek się łudził. A jednak wiedział. Trzy tylko? Seriously? Nie, hype jeszcze lecą, dobrze. O, tu widzimy jakie są wyobrażenia ma strzelba na daleko. Przekonaliśmy się właśnie. O w mordę. Zostaw mnie, leave me alone. Bitch! Leave me alone! Come here, come here, come here! You flying fuck! Can I go? Thank you very much. Okej, okay, no to czeka nas pierdol teraz. Krótko, o kurde, krótko mówiąc. Pancerz, thank you. Right, musimy teraz stąd wyjść. To będzie problem. I teraz tak, ten demon tam jest. Nie wiem kto tu jeszcze będzie. Mamy full i full, także to nie jest problem, ale trzeba tego typa rozwalić, ponieważ jego pociski, które on rzuca, nie można ich rozwalić, jeżeli dobrze pamiętam. Fuck, 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 fuck. Akurat mnie nie widzi. Jest, kulo, dobrze, dziękuję. Cztery strzały. Mój, o oh fuck. Mój Boże. Szybko. A shit. Mówię do minigana, ale brak minigana. That's not good. That's the opposite of good. Nie spadaj na dół, dziękuję. Teraz możesz, ale nie spadaj. Okej, okay. Czy jak tu zajdę na dół teraz, to dostanę w piedel? Chyba tak, także muszę się przygotować na to mentalnie. Tu jest zdrowie, jakbym chciał, ale no nie potrzebuję aktualnie. Jakbym zszedł na dół, tą świątynię, nie, pod tym mostem po prostu, nie? Tutaj będzie to, sobie zrobimy sekret. Nie, to jest, jak to, kuźwa zrobić w takim razie? Bo ja muszę być, aha, wait a second, co to jest? Zobaczcie, właśnie tu. A nie, to wygląda jakby to można było rozwalić, bo tym się most trzyma, no mniejsza, never mind. On się w ogóle da wejść? Nie, ale pod tym jest przecież sekret, to jak tam przejść? Chyba, że spaść z góry. Miało sens.
Pójdźmy to zweryfikować w takim razie. Right. Czy jak tu po prostu sobie zejdę? Będzie dobrze? Tak. Oh fuck! O, nie zostałem obrażeń. Thank you very much. Nie lubię sekret? Seriously? Dziwnie. Okej, okay, położymy te statuetki. Tą statuetkę. No. I będzie dym. Także musimy się przygotować. Po raz kolejny. No tu na tym poziomie jest interesujące, jest ciężko. Zawsze było ciężko. Na poziomie normalnym, czy na tym, na łatwym. Także jak na trudnym i sobie daję radę. Jestem z siebie mega zadowolony. A teraz tak, czy położyć statuetki obydwie na raz, czy... O kurna, osobno. Oh shit. Dobra, okej, okay, dobra, chcecie się bawić? Tak? You wanna play, ah? Huh? You want to play with me? Let's play, man. Wow! Tego się nie spodziewałem. No ale. Macie? Dobra. Hopla! Ich! O, nie zdążyłem przeładować. Oczywiście, że nie zdążyłem przeładować. To było oczywiste, że nie zdążyłem przeładować. I'm angry at this game. Fajnie mi się nagrywa, fajnie mi się w nią gra, ale jest ciężko. I zawsze chciałem tego jako wyzwanie po prostu, że o, będzie ciężko, ale dam sobie radę, no nie? Chyba statuetka zostanie położona za sekund 5. Pełny plecak zostanie, a są dwa nawet, holy shit. Dobra, dobra. Plonk? Plonk, dobrze. Pierdol czy nie? Szczere pytanie, które ja muszę znać odpowiedź aktualnie. Dobrze, tam jest sekret daleko hen, ale nie będziemy aktualnie po niego iść. No, odmanujemy odcinek, krótko mówiąc, to jest daleko, ale tam chyba zbytnio nic nie ma, tylko w pierdol chyba. Także idziemy dalej. I tu będzie chyba ciężej niż po drugiej stronie, ale nie jestem przekonany. Mam plecak, co mnie ratuje względem amunicji. To samo minigana będzie no, zajebiście. Trafię? Nie, trafię w siebie. Ja się postaram, także lepiej tego nie robić. Dobra, położyłem tę amunicję, skoro mamy. To się przyda. Że byka? Tak, byk leci z lewej strony. Tak dziwnie zaczęła się ziemia trząść. Ja słyszę, o kuźwa, byka. Chyba jeszcze? Tak. Dwa lecą, tak. Dobra. Jeszcze. Obu stron chyba lecą, nie jestem przekonany, bo to audio w systemie stałem dziwnie działa. Tylko z jednej strony leciał, a słyszałem jeszcze w prawej słuchawce, znaczy w lewej aktualnie mojej, czyli z tamtej strony po prostu. No ale. Tu będzie mechanoid na 100%, ja to pamiętam, więc będzie interesujące co najmniej. Nie pamiętam, o kurde. Tego nie pamiętałem już. No ale dobrze wiedzieć. Świniaka słyszę teraz. Nie wiem czy wy też. No ale ja słyszę. Okej, okay. Podejście numer 2, żeby tu wejść na górę. Co ja słyszę? Czekajcie, stop. Świnie? Alduriana? Kurwa! Nie, to muszę wczytać. Co to było? Musiałem sobie kucnąć. O mojde. Dobra, jeszcze raz. To było dobre. Pod C się kuca, tak. Ja chcę sobie kucnąć, bo chcę zobaczyć co tu jest. Nie wiem, czy ten świniak jest. Nie trafiłem go! O, jest dwóch! What? A ja mnie rozwalili na sam początek już. Dzięki Hypio? Nie, to będzie chyba wczytanie. I pych rozwaliłem, ale dostałem, mam 25 HP. Chyba tych świn są dwie. Dobra, zróbmy tak, czytajmy to jeszcze raz. Dwie. Ale ja mogę zrobić taki make, że mogę tego Alduriana zrobić granatnikiem chyba, nie? Mogę!
Nie wiem, czy nie zrobiłem tak od razu, no ale okej. Nic nie widzę. Oh shit. Dobra, granatik jest w tej grze bardzo przydatny właśnie, jeśli chodzi o takie sytuacje, więc to jest dobre. Dobra, te świnie są dwie, ale świnie to są akurat takie zwierzęta, że można je rozwalić na jednej jeszcze do snajperki. To jest plus, tamten wystrzelił, a teraz wchodzę i jest po tobie. Jo! Pięknie! Wyjaśnieni perfekcyjnie. Wszystko zrobione tak, jak powinno być zrobione. Idziemy z tyłu. Bo tu możemy przejść normalnie, także to jest plus. Pam pam, mamy tutaj snajperki, apteczka byśmy chcieli, super. Po ten sekret pójdziemy, tak żeby mieć po prostu odhaczone. Że on to po prostu przytnę jak tam idę, jak tam jestem i przytnę jak wracam, jak jestem już powrotem. Coś tego typu zrobię po prostu i tyle. Te góry są przepiękne. Nie mam pojęcia w jakim programie to było robione, ale na pewno nie w Photoshopie. Ujde serio? Dobra no, okej. Okej, pogodziłem się. Pogodziłem się już po prostu. Po prostu się pogodziłem z tym, co się dzieje. Szczerze. Będą kamikadze tak sporo ich faktycznie? Aż dziwnie. Dobra, na spokojnie. Pum, 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 pum. Deski, 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 pum. No będzie ich sporo. Jak poleciał w ogóle chłop? Co to było? Dobra, bierzemy to. To jest przede wszystkim szybsze. Dobra. Huf. Huff and puff. Okej. Okay. Żeby nic się nie zespiło, żeby nic się nie pojawiło, to będę mega szczęśliwy. Wiecie, tu co się dookoła obraca? Nie. Jeszcze nie. A co tu się pojawi? A nie, to jest to z wiatrem. Oh, fucking hell. Okej. Okay. Dobra, no spokojnie. Bo to... Tak, już wieje, okej. Okay. O nie, nie, nie! Nie! Było dobrze? Blisko! O, było... Dalej jest blisko, wiesz co? Było blisko! Było blisko! Dwa postumenty kolce. Chciałem tego pokoju, zastanawiam się kolce. Mam złe przeczucie co do tej sytuacji. Sam ja rzadko mam... No dobra, powiedzmy, że cały czas mam złe przeczucia. Ale w tym pokoju mam... Na pewno coś wisi w powietrzu. Czuję, że powiew dochodzący z otworu w ścianach zmienia kierunek. Dziwne, nie mam pojęcia o co tu chodzi. Ale na pewno nie ułatwi nam to życia. Spróbuję przejść w prostej linii do drzwi po drugiej stronie i nie patrz na boki. Demon jaszczuroidowy, no. Zagrożenie średnie, kule płonące lawy. Pocisków stworzonych przez demona nie można zniszczyć. Unika ich póki nie eksplodują. Ok. Okej. Okay. Zapis. Nie wiem, czy zapisywałem przed chwilą, ale zapiszę jeszcze raz. W razie W. Ja się nie wracam, mam nadzieję. Pójdę do... Może pójdę w stronę światła. Może pójdę w stronę światła. Może pójdzie w stronę światła. Byłoby to na pewno... Dobry. Przepraszam, obudziłem? Obudziłem? Czy miałem w ogóle nie strzelać? Dobrze, rozumiem. To jest przerażające, creepy as fuck. Nie wiem, czy ten pokój się nie zapali przypadkiem, jak... Pokój na... Jak to wezmę? Tak, żeby być interesujące, to jest pancerz, który ja bym bardzo chciał zebrać, ale boję się światła. Także... Znaczy boję się ciemności. No bo się asteroid pojawił. O, mogę teraz już przejść wszędzie, gdzie bym chciał. No, dobra, bring it on, panowie. Wiem, że się pojawicie. Wiem, że będzie dym teraz. Musi być. Musi być. Come on. A czemu od tyłu? Co za gnoje? Ile ich jest? Fuck me. Okej, dobra, zabijcie mnie po prostu. Piękna eksplozja na sam koniec. Dobra. W takim razie no to nie będzie proste. Ale planem moim jest miotacz ognia. Tutaj. Mi się wydaje, że to podziała aż za dobrze. Dobra, i oczywiście to. Bo bez tego to się nie uda. I idziemy bokiem. Tak jest, idziemy bokiem jak najbardziej. Się w ogóle... A nie, bo tu się jaspiem na boku jednak, to jest jak zły pomysł. Trzeba iść środkiem, zatem. O, chodźcie! Idziemy dać ognia. To jest bardzo dobry wybór. Czasami. Nie, 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 nie zabijaj mnie! Oj, zabij mnie, kuźwa kamikadze. Ale to jest dobry plan. Jakbym nie był po bokach, to faktycznie to jest dobry plan. Jestem ciekaw taktyk takich faktycznych, takich prawdziwych, no nie? Jak to faktycznie się powinno przejść. Jestem mega ciekawy, czy po prostu trzeba być mega szybkim, czy trzeba być cokolwiek innego. Nie mam żadnego pojęcia, tak, żeby powiedzieć szczerze.
Ale to byłoby interesujące, żeby się takiego czegoś dowiedzieć. Zobacz, ta kamieniaca jest tu z tyłu, z tego co zauważyłem, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo teraz to z przodu. No dobra, ma to sens jakiś na pewno. Teraz wszyscy zdychać. Dobra. Gdzie jest jeszcze jeden? Tutaj! Tu! A, zabij go! Dobra, 18 HP mi zostało. O, w mordę. Okej, okay. Dobra, żeby nic się nie pojawiło już, to będzie super. Ciężki pokój, bardzo ciężki pokój. A jestem confident w moich abilities, że uda mi się z taką ilością życia przejść dalej. Także się uleczę na pewno. O, tu jest sekret. Hello. Zobaczymy, gdzie on prowadzi. Nie widziałem tego wcześniej. Tego pana sekreta, także zobaczymy, gdzie on prowadzi. Sprawdźmy. Ops. O, hello. Ale miło. Ukryty pancerz. I found ukryty pancerz. Super. O kurwa, naprawdę? Nie, to jest wczytanie. To jest w momencie wczytanie. Co to miało być w ogóle? Co to miało być w ogóle? Tyle zdrowia zebrałem i wszystkiego i się okazuje. I nagle się okazuje, że tu wszystko tracę? Nie. Nie zgadzam się. Okej, jak tu spaść, żeby się nie zabić w takim razie? Żeby nie stracić... O kurwa, zdrowia. Dobra, chuj. Nie straciłem aż tak dużo. Ten pokój. Dobrze. Sprawdź. O Jezu, tu jeszcze bardziej wieje niż wcześniej. Nie nabijaj się! Dobrze, na prawo. Dobrze, na lewo. Okej, na prawo. No, to było bardzo bliskie. Fuck, na prawo! Okej, spoko. Mi to pasuje. Jak najbardziej. Nie, spoko. Nic się nie stało złego, naprawdę. Nie patrzę na boki, ale nie mogę iść prosto. On idzie w lewo, ja idę w prawo i to nie działa. Sztos. Zajebista gra, panie i panowie, naprawdę. Patrzeć na boki. Ja patrzę... O kurde, dobra. Faktycznie nie patrzeć na boki, bo to jest dramat. Jak się tu wrócić? W remasterach to było prostsze znacznie niż w tym. Trzeba się patrzeć na boki. Co oni gadają głupoty? Netflixa, dostaniesz po dupie. Właśnie trzeba się na boki patrzeć. Holy fucking shit. Holy shit! Kurde, byłem tak blisko po raz kolejny. Dobrze. Tak jak Netflixa mówiła, nie patrzymy się na boki, tylko idziemy do przodu i sterujemy lewo, prawo. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Było blisko. Kurwa, kurwa. Nie klikałem żadnych strzałek i mi się udało. Poważnie. O Boże, dobrze. Czy ja tego typa stąd zestrzelę? Tak, zestrzelę, najbardziej. Ketchum nie widzi, nie widzi mnie. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Natomiast panu... O, w mordę, ale ty mnie widzisz już. Dobra, rozwalę cię zanim wystrzelisz kurtkę swoją. Super, bardzo mnie to cieszy. Tam jest typ jeszcze. On już wystrzelił. Fuck. A co niedobrze. Możesz się rozwalić, bo nie chcę iść dalej, dziękuję. Dobra. To o w mordę, co? Dobra, nic się nie stało, jesteśmy bezpieczni. F6, po raz kolejny. Bum, bum. Halo? Dwa plecaki. To trzy plecaki się w sumie spią dziwnie. I mean, nie narzekam, ale... Ale dziwnie, still. Halo? Proszę mnie przejazdem. Co się pojawi tym razem? Jakie zamkomity powitalne, jak ostatnia? To jest. Aha, butelka ze zdrowiem, lol. Dobra, idę stąd. Nie chcę zostać zaatakowanym. Idziemy tutaj na ten sekret. Także pokażę wam, co tam jest ogólnie. Tu mamy Crollywood. Zamiast Hollywood, to jest Crollywood. Oczywiście od Crow Team, także. I tu mamy tajne studio filmowe Crollywood. Work in progress, na to wychodzi. Dobrze, to był cały sekret. Nie wiem, coś tu jest, czy jak się strzeli coś, czy jak się coś zrobi. Możecie mi dać znać w komentarzach, ale raczej wątpię, że coś się robi. Nie widziałem nigdy, jak coś tutaj ktoś robił. Także mi się wydaje, że po prostu jest studio filmowe i nic więcej, także wrócimy się, dajmy za statuetkę i chyba będziemy kończyć poziom, nie jestem pewien, co jest dalej. Wydaje mi się, że po prostu koniec poziomu, ale mogę się oczywiście mylić. Tu będziemy jeszcze się, na pewno będę biomechanik tutaj, będziemy się bić. W jednym z tych domków jest sekret, nie pamiętam w którym, w tym, bo w tym. O, tylko są dwa, ale pamiętam, że w którymś był, także...
No bo my tu nie podejdziemy tak łatwo, prawda? Bo to byłoby mega dziwne. O kurwa. Okej. Te kule są przerąbane. I daję mu jeszcze jedną wyższej zamiast go zabić. Brawo ja. Nie zestrzelimy tych kul, nie da rady. To są niezniszczalne, widzicie? Poczekaj, aż one się rozwalą. Dobra, chyba bezpiecznie jesteśmy, dobrze. Chodźmy w takim razie do tej piramidki małej. I dajmy statuetkę, uzupełnimy sobie amunicję. Ciekawe, że pesa, który daje całą amunicję, nie daje nam Sirius bomby, no ale okej. Okay. A snajperka mi się nie odnawia, tylko snajperka jest specjalna. Aha. To robi sens. To robi sporo sensu. Okej, okay, to w ogóle nie przewinę, bo to rozwala drzwi aktualnie. Słońce rozwali drzwi. Jakaś inna moc. I pyk, drzwi rozwalone. Możemy tam przejść teraz. Right, gdybyśmy chcieli, to po tej walce tu wrócimy się po czerwony plecak i będziemy mieli ammunition na dalsze przygody nasze w tej grze. Także to jest big brain myślenie aktualnie. Okej, chciałem zapisać grę, ale widzę, że nie jest mi dane, bo już zostaję zaatakowany przez coś. Znaczy, bo oni od ognia umierają, tak to jest plus. To są skoczki? Nie, są po prostu klej. Myślałem, że to skoczki, bo widziałem... A nie, są skoczki, bo właśnie patrzyłem i widziałem zieloną krew, która zaczęła tryskać. To jakby się sobie skoczki? Niemożliwe. A jednak. Chodźcie, zapraszam. Spalicie przy okazji, no je. To i się podpalają na ziemi, jest spalone? Nie, okej. Okay. Wydawało mi się, że tak wcześniej było. No ale dobra, trudno. Przebyka. Nie wiem skąd, nie wiem gdzie. Tu za mną, ale go uniknąłem. Płoń. Padł? Padł, dobrze. A ty miałeś też paść. Jezus, Jezus, co to było? Co to było? Auto aimu clearów. Ała, fuck, okej. Okay. Dobra, ciebie się trzeba pozbyć. Jesteś, kuźwa. Wszyscy jesteście ultragnojami. 5 HP. Super. Jak ja to przeżyję teraz? Wszystko. Jeszcze harpie lecą. A ja chciałem grę zapisać. To mnie było. A one rzucają jeszcze kamikazy, super. Spadaj, spadaj, spadaj. Teraz mnie harpia u dupi i tyle. I skończy się moje wymakowanie. Życie. Ponad wszystko. O kurwa. O kurwa. Okej, okay, nie było tak źle. Czemu ja ich jeszcze nie zestrzeliłem? Nie, jeszcze jest. Jeszcze żyje. Kleje lecą. O w mordę. Ile ich jest? Jeszcze będziemy na górze, będzie kolejna bitka z nimi. Nie z klejami, ale ogólnie. Znaczy nie wiem, czy nie z klejami, ogólnie po prostu. Dobra. No będzie mi ta harpia martwi, bo nie mogę jej zestrzelić. Znaczy zabić, bo jestem ułomny! Niekompetentny, żeby ją zabić. Nie! Szybko przybliżyłem go do siebie. Jezus. Dobra, padła. Padł. A! Gdzie jesteś, skurwysynie? Pancerz, dobrze. Tutaj jesteś, dobrze. Nie macie już. Uff. Teraz tak, mógłbym iść po... O kurde, tam jeszcze harpia, ale to zobaczcie. Została? Nie mogę jej trafić. Zmodowałem całą snajperkę na nich. I się trafiłem. Serio. Gdzie oni lecą? Chodźcie tu. Czy kiedyś stałem jeszcze jakaś strzelało się kontrolem? Takie pytanie jeszcze. Tyle? Wiem, że kamikaze jeszcze będzie. Nie wiem, czy iść się uleczyć właśnie po tą apteczkę tu, ale chyba pójdę. Będę bezpieczny i pójdę się uleczyć. Także no. Ten odcinek oczywiście będzie długi, bo ja te poziomy długo ogrywam. Nie chcę wam tego też przecinać, także ogólnie wrzucam cały odcinek na raz. Także myślę, że to będzie dla was i dla mnie całkiem fajne. Tu pójdziemy sobie oczywiście na szybko.
Tu też wytnę sporo właśnie z moich zmagań z tą grą, żeby ją faktycznie postawić tak, żeby działała. Także... A może odcinek będzie około 30, może około 50, kto to wie, zobaczymy. Ten poziom ogólnie jest długi, zawsze się go długo gra. Okej, no to bitka nasz chyba ostatnia czeka na tym poziomie, mam taką nadzieję. Żeby ten odcinek nie był godzinny. Rzucałem odcinki godzinne z Justama i tak tam jest pancerz, bo też by się w sumie przydało iść. Ten pancerz dał mi 75? Czy 100? Bo nie patrzyłem teraz. A mi się wydaje, że ten zielony daje mi 50, ten taki srebrny, taki to jest po prostu tylko tutaj. Taki nie srebrny, tylko brązowy, taki złotawy daje mi 25. Ten czerwony daje mi 200 dodatkowe, a ten daje mi 75. Nie wiem, czy jest pancerz, który daje mi 100. No oczywiście to małe dają po jednym, to oczywiste. Dobra, no to wchodzimy na bitkę w takim razie. O, jednak nie żartowałem. O, to było piękne zestrzelenie tych gnoi. Okej, czyli pojawili się przeciwnicy już tutaj. Nie ten guzik, co był kontrolem chciałem. Okej, leci tu gościu do mnie z tego co widzę. Tak jest. I słyszę właśnie tego biomechanoida, o którym wam mówiłem. Nie, leci jeden, tylko leci więcej. No spoko. Słyszę świnie też. Kolej, będzie ciężko tutaj wejść w takim razie. Świnia od razu wystrzeliwuje, tylko mi widzi. Czy jest jeden biomechanoid, czy więcej? Te małe tutaj? Są czerwone dwa, serio? O kurna. Dobra, gdzie jest ten świniak? Tylko nie widzę w efekcie. Nie wiem, gdzie on jest, nie widzę go. A jest przede mną, okej. Okay. Problemu akurat. A, już do mnie idą, dobra, spoko. O kurna. Jakim sposobem strzelasz w ten sposób, skoro masz do przodu te swoje strzeladła? To co jest? Zabij go. O nie, nie, nie! Okej, mój plan nie działa, nieważne. Dobra, ciebie trzeba zabić najszybciej, bo to jest masakra. Twoje obrażenia są tragiczne aktualnie, więc... F6, bo ich załatwiłem wszystkich. Czy tyle? Nie? Chyba hype, tak? Ktoś nie widzę? Nie? Okej, dobra, nieważne. W którejś z tych domków będzie sekret, tylko nie pamiętam w którym, tak jak mówiłem. Wyglądałem identycznie, wydaje mi się, że w prawym. We'll see about that. W jednym chyba jest clear, a w drugim jest sekret, jakoś tak? Nic nie widzę. Nic nie zobaczę, fajnie. Chwila, wy czy za? Wy jest chyba skład amunicji. A za jest... A, tu jest ukryte życie. Okej, tutaj, ale w domku coś jeszcze jest. W tym drugim, ja to pamiętam. Tam się na czerwono coś świeci, the fuck? Widzicie to? Ale tak dziwnie się świeci na czerwono. He, śmiesznie. No dobra. Okej, nie chcę dostać w pierdolu tak zwanego. To jest coś, czego bym naprawdę nie chciał dostać, to na pewno. Dobra, uzbrojmy się w save'a. Wejdźmy tutaj. O, skończyłem amunicji, tak jak mówiłem. Minigun. Dobrze, ale minigana nie mamy. A mówi, że siłę ognia tutaj wykrywa potężną. Gdzie? Jak? Co? To się dało otworzyć. To się dało otworzyć? To wygląda inaczej, widzicie to? Albo mi się tylko tak zdaje. To wyglądało podejrzanie. Ale mówi, że czuje siłę ognia tam jakąś potężną. Że coś jeszcze przegapiłem? Na pewno jest coś, co przegapiłem. Gdzie jest tu przejście? Tutaj. Dobrze. I... koniec poziomu. Uhu. Tylko mi zajęło 55 minut ponad. Chyba. To mi się zdaje. Dostaliśmy czaszkę. Jakby nam się aktualna zepsuła. Zielony ogień w ogóle. Bardzo ładny zresztą. Być albo nie być. To poważne pytanie. Dobre nawiązanie. Bardzo ładnie. Czas gry, panie i panowie, 44 minuty. Coś mi tu nie pasuje. Skoczek bagienny. Pierwszy raz go zabiłem. Ciekawe.
światło. Okej, tyle wystarczy, teraz przestraszyłem już sam siebie. Spoko. I kolejny poziom jest Miasto Bogów. The City of the Gods. Ile amunicji, ja szpigala kuję! Rozbierzemy sobie amunicję na sam koniec. There we go. Ślicznie, okej. Okej, no i panie i panowie, w tym miejscu oczywiście zakończymy sobie naszą rozgrywkę. Zapiszemy sobie grę Miasto Bogów, tak jest. I dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się na razie, cześć, pa i zapraszam was na kolejne odcinki z Siriusa na drugie starcie, klasycznej wersji oczywiście. Trzymajcie się, pa pa i wesołych świąt.